Recenzja. Gołąb numer. Przypomnij mi numer. 473. To jest bardzo dobrej rodziny. Mam 5 egzemplarzy, 2 lotowe z tej rodziny. Teraz to widać mniam pikabela. Zobacz jak ściąga, nie? Skrzydełko. No. Jak stół, nie? One more time. Zobacz jak stół ma równe te plecy, nie? Jak, tu dawaj tą herbatę postawimy. No, bardzo ładne ma oczy rozpłodowe ten gołąb. O, ale teraz chyba złapiemy. Pokaż. Pokaż, żeby była widoczna pod powieką. Czarny pierścionek. O, i, no, o jest. Mama, spokojnie, ci nie zrobimy. Ale ładny, no. Naprawdę ma wartościowe oko. To jest najlepsze oko rozpłodowe. I gołębi szukam. Mój 377, który jest tu tafna, to jest w zasadzie to jego gołąb. Ja mam tu córkę. To miał takie oko rozpłodowe, rozpłodowo-lotowe. Świetny gołąbek. Wszystko, co z niego wychodziło, świetnie mi latało. Poza tym, tak jak ten gołąb, 377 był kompletny. Przekazywał świetnie geny. No i naprawdę, tutaj się nie ma do czego doczepić. Zobacz, jak mięśnie delikatnie drgają, skrzydełko rozciągać, nie? Samo tu, zobacz, jakie te kabany mięśni, nie? Kabany. Pokaż kabana. Dobrze. To dał. O nie, bez kitu, no. Niech zachodzą, nie? Jaki z... Mniejsze jeszcze. Zobacz. Teraz sobie delikatnie startuję. Widzę, że mój kamerzysta już jest, że tak powiem, cały mokry. Nie robi mi to różnicy. Ja nie jestem z cukru. Byłem w Holandii pół roku, przyzwyczaiłem się. Teraz ci pokażę sam tuk, nie? No, jest. Mam tu jednego delikwenta. Jest to... Ja ci pokażę, jak on wygląda. Też jest taki kabar. Patrz teraz, bo to jest samiec, nie? To była samiczka. Taki kaban. Nie? Ale szerszy jest, no. Szerszy jest, nie? Bardzo ładne pierze. Zobacz na skrzydło. Ono dziedziczyło skrzydło bardzo, bo to była krzyżówka mojej 13, 6813. Ta misja, która z dodatkowego lotu siadała piąta na prawie 5600 gołębi, nie? Siadała piąta. Piąta? Tak. Siódma siadała, ale do piątego straciła tylko 20 sekund, nie? I powiem ci, że te gołąbki naprawdę klasa. Tutaj, jeżeli chodzi o od strony na przykład tego samczyka, od strony ojciec, to jest syn słynnego 1702, a matka to jest krzyżówka DV Cygan razy samiczka, która jest wnuczką słynnej dziesiątki. I tutaj, jakie legendy. No, i tutaj zobacz, jak ten, jaki ten. Teraz są leciutko przypasione, ale to nie, tak nie widać, żeby ten. Leciutko przypasione, ale to dobrze, bo jak pójdą w pary, to szybko zrzucą. I mówię, to jest jeden z takich egzemplarzy. Samo jeżeli chodzi o oko, możemy pokazać. No. To jest ołowiane oko. Zobacz, pokaż. To jest taki bardziej lotnik niż ten. Taki bardziej lotnik, jak rozbudowiec, nie? Ołowiane oko. I ten gołąbek ma jasny pierścień zewnętrzny. Znaczy wewnętrzny, jasny pierścień, nie? O tych jasnych pierścieniach kiedyś pan Janek mi fajnie mówił.